Oberstdorf tym razem nie był szczęśliwy dla Justyny Kowalczyk. Polka odpadła w ćwierćfinale sprintu techniką klasyczną, ostatecznie zajmując 14 miejsce. Wygrała Sophie Caldwell. Amerykanka pogodziła koalicję Norweżek, których w finale biegły aż trzy. Najlepsza z nich, Heidi Weng, była druga. Liderka Tour de Ski, Ingvild Flugstad Esberg, zajęła trzecie miejsce.